Brzozów ma obwodnicę. Droga powstała w rekordowo szybkim czasie, bo zaledwie w rok. Na te inwestycje czekali przede wszystkim mieszkańcy miasta, ale jak powiedział podczas uroczystego otwarcia marszałek Władysław Ortyr, obwodnica będzie służyć kierowcom z całego województwa. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj możemy tu stanąć w tym miejscu i uroczyście otworzyć tą obwodnicę. Inwestycja, która była przez społeczeństwo Brzozowa oczekiwana od kilkunastu co najmniej lat. I myślę, że dzisiaj to staje się faktem. Patrzymy na Brzozów, ale myślimy szerzej, bo wiemy o tym, że ona nie służy tylko i wyłącznie temu miastu, temu powiatowi. Będzie skracała drogę w Bieszczady, będzie z pierwszą inwestycją z naszego programu budowy obwodnic i otwierania południowej części województwa podkarpackiego. Koszt budowy to prawie 72 miliony złotych. Inwestycję udało się sfinansować jeszcze ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dzięki powstałym w programie oszczędnościom. Obwodnica ma prawie 3,5 km długości. W ramach projektu przebudowane zostały także drogi lokalne. Powstały też nowe skrzyżowania, chodniki, oświetlenie, a także inne obiekty. 5 obiektów mostowych, 2 mosty, 3 wiadukty zostały odebrane, sprawdzone, wszystko jest bezpieczne, także możemy z pełnym bezpieczeństwem puścić użytkowników, czyli kierowców na tą drogę. Jako pierwsi po nowej obwodnicy przejechali motocykliści z Brzozowa, a zaraz po nich mieszkańcy miasta, którzy długo czekali na drogę. Pozwoli ona odciążyć zatłoczony komunikacyjnie Brzozów. Uwalnia miasto od ruchu tranzytowego, uwalnia od tych natężeń, które powodują i hałas, zanieczyszczenia. Także poprawiamy zdecydowanie środowisko życia mieszkańców, ale ja myślę, że ona ma znaczenie jeszcze większe dla regionu, dlatego że no, jednak jest to trasa w pewnym sensie tranzytowa, tędy się wszyscy przemieszczamy w stronę Bieszczad, także ma znaczenie i turystyczne, i gospodarcze. Także znaczenie tej drogi jest naprawdę ponadlokalne. W otwarciu obwodnicy oprócz marszałka Władysława Ortyla wzięli również udział wicemarszałkowie Maria Kurowska i Bogdan Romaniuk, a także przewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego Jerzy Borcz. Nie zabrakło też radnych województwa i przedstawicieli lokalnego samorządu. Wszyscy dokonali wspólnie oficjalnego otwarcia, odsłaniając tablicę informacyjną. Obecni byli także mieszkańcy Brzozowa.